Ave Maria, kochani, już 15 sierpnia wyjątkowa pielgrzymka, pielgrzymka nadziei. Jak ważna i niezwykła jest to data w dziejach naszego narodu, nikomu chyba nie trzeba mówić, bowiem każdego 15 sierpnia wspominamy ogromny cud, przede wszystkim ogromne wstawiennictwo naszej ukochanej matki nad naszym narodem. W jakich czasach dziś przyszło nam żyć, myślę, że nie trzeba nikomu tłumaczyć i mówić i opowiadać, ponieważ widać to wszystko dookoła. Kochani, 15 sierpień to jest czas, w którym chciałbym Ciebie z serca, razem z wszystkimi wojownikami bożymi, którzy idą tutaj za mną, zaprosić do tego, abyś odwiedzili wspólnie ze swoją rodziną, z bliskimi, najbliższe Twojemu miejscu zamieszkania sanktuarium. W takich trzech akcentach. Pierwszych, aby zawierzyć siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich Najświętszej Maryi Pannie. Drugi akcent to jest, aby przeprosić Matkę Bożą za siebie, za bliskich, aby wynagrodzić jej niepokalanemu sercu wszystkie zniewagi, niewierności w naszej ojczyźnie. I trzeci akcent to jest, aby poprosić właśnie Matkę Przenajświętszą o to, aby była blisko naszego narodu, aby wypełniała się wola Boża w naszym narodzie, aby rozpalić Ducha Świętego i przylgnięcie do jej niepokalanego serca, ponieważ idąc za słowami prymasa Polski Augusta Chlonda, że zwycięstwo Matki Bożej jest pewne. Potrzeba nam, jako narodowi, przylgnąć, stać się totus tus, aby Maryja stała się dla nas tota tua. My już zdążamy z diecezją zielonogórsko-gorzowską do tronu naszej Maryi. I chcieliśmy zapewnić Ciebie, droga siostro, drogi bracie, o modlitwie codziennej z Panem Bogiem. Odpowiedzmy na to wezwanie.